Odsłuch społeczny. Wszyscy znamy ten obraz. Gdzieś daleko, w azjatyckim kraju, stoi wielka blaszana hala. Jak okiem sięgnąć, ciągną się równe rzędy maszyn do szycia, przy których uwijają się zgarbione sylwetki szwaczy. Pracują tak szybko, że nie sposób zarejestrować ich pojedynczych ruchów. Pracują w trudnych warunkach, przy wysokich temperaturach, bez przerwy i za niewielkie pieniądze. A wszystko to tylko po to, by zapewnić tanie ubrania dla klientów pierwszego świata, których ceny i tak nakręcą koszty marketingu. Myśląc o tym, postanowiłem nie kupować odzieży produkowanej za granicą, tylko ciuchy z second handu, a jak już muszę kupić coś nowego, to ewentualnie polskich producentów. Tak, zapłacę więcej, ale za to nie wspieram złych warunków pracy. Miało się mi niestety okazać, że jest zupełnie inaczej. Słuchacie Odsłuchu Społecznego, ja nazywam się Konrad Wizicz-Węgorowski, a moja dzisiejsza gościni za chwilę wyprowadzi mnie z błędu. Dziękuję bardzo, że zdecydowałaś się z nami spotkać. Chciałbym cię poprosić o to, żebyś się przedstawiła. Dzień dobry, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja się nazywam Grażyna Latos, jestem reporterką, dziennikarką serwisu O Feminin i członkinią zespołu Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o tekście, który zrobił ogromne wrażenie na wielu osobach, tekście opublikowanym na portalu O Feminin. Tekście, który zaczyna się od hasła 40 stopni na hali, wyczerpanie, omdlenia i pampersy. Polskie szwaczki mówią dość. Ale zanim przejdziemy do samych warunków pracy szwaczek, chciałbym się w ogóle zapytać, w jaki sposób udało ci się do nich dotrzeć? Bo wiele osób pracujących w takich warunkach, w takich miejscach, wykonujących te prace manualne, nie lubi, nie chce i obawia się rozmawiać o swoich warunkach pracy, swoich warunkach zatrudnienia. Jak ci się udało? Mi też nie było prosto dotrzeć do szwaczek, a przede wszystkim przekonać je do tego, żeby mi zaufały i żeby opowiedziały o swoim doświadczeniu pracy w szwalni. Poszukiwania szwaczek zaczęłam w maju ubiegłego roku i te początki były bardzo trudne. Pani nie chciały rozmawiać nawet anonimowo i dopiero po jakimś czasie, po wielu próbach dotarcia bardzo różnymi kanałami, udało mi się przekonać pierwsze panie i na podstawie ich opowieści napisałam pierwsze teksty, które publikowałyśmy na stronach fundacji. Te pierwsze teksty spotkały się z zainteresowaniem innych mediów, były też komentowane na naszych mediach społecznościowych przez szwaczki, w związku z czym udawało mi się dotrzeć do coraz większej ilości osób, zbierać coraz większy materiał i jakby nadal te historie opowiadać. I akurat jeśli chodzi o ten tekst, który wspomniałeś, to przełomem był mój występ w Pytaniu na śniadanie, który obejrzała w telewizji jedna z bohaterek tego reportażu i odezwała się do mnie. Powiedziała bardzo krótko o swojej sytuacji, powiedziała o procesie, na który czekają i się zapytała, czy chciałabym przyjechać, wysłuchać ich opowieści i po prostu towarzyszyć im. No i ja się bardzo ochoczo zgodziłam, bardzo byłam ciekawa tej historii, między innymi dlatego, że to były panie, które się zbuntowały, przeciwstawiły tym bardzo złym warunkom pracy, a takich historii no nie słyszałam dużo, więc byłam bardzo ciekawa, co takiego się wydarzyło i skąd wzięły siłę na to, żeby powiedzieć dość. Ale zanim przejdziemy do samego buntu, do procesu i do historii, którą opisujesz w tekście, chciałbym cię zapytać o to, jak wygląda sytuacja sektora branży modowej w ogóle? Chciałbym zapytać o to, czym jest szybka moda? Czy to jest coś, co jest bardzo negatywnym zjawiskiem? Coś, z czym powinniśmy społecznie walczyć? I chciałbym również zapytać, czy kupując polską odzież postępuje odpowiedzialnie? Czy to jest działanie, które wpływa pozytywnie? Bo nie wiem, kiedy słyszę, kiedy myślę o odzieży importowanej z zagranicy, myślę o sweatshopach, myślę o tragicznych warunkach pracy. Jak to jest, kiedy kupuję polską markę odzieżową? Kupując polską markę odzieżową może być bardzo różnie. Mamy w Polsce marki odpowiedzialne i to są przede wszystkim
marki slow fashion, czyli właśnie przeciwieństwo tej szybkiej mody, którą wspomniałeś. Natomiast nie jest tak, że polska marka, polska firma oznacza, że dana rzecz, dana odzież została wyprodukowana w godnych warunkach. Natomiast jest tak, że można to sprawdzać. Marki często udostępniają na swoich stronach, czy to różnego rodzaju raporty, czy możemy się na przykład dowiedzieć o tym, czy posiadają certyfikaty, jakie wartości dana marka reprezentuje. Oczywiście o tych wartościach chętnie piszą te marki, które tworzą w takim duchu nie nadkonsumpcji, czyli przeciwne do szybkiej mody. Jeśli chodzi o szybką modę, to jest to moda, która jak najwięcej produkuje i każe nam jak najwięcej kupować. I przyczynia się do wielu negatywnych zjawisk. Jest to oczywiście nadprodukcja, tony ubrań, które lądują na wysypiskach śmieci, ponieważ ich nie potrzebujemy, wbrew temu, co się nam wmawia, ale także chemikalia, które są zużywane do produkcji tych ubrań, które później trafiają do gleby, kiedy ubrania lądują na wysypiskach śmieci. I oczywiście konsekwencje w postaci tej ceny, którą płacą osoby produkujące ubrania. Jeśli kupujemy t-shirt za 19,99, musimy mieć świadomość, że to nie jest prawdziwa cena tego t-shirta. Część ceny to jest zdrowie szwaczki, która pracowała w bardzo trudnych warunkach za niskie wynagrodzenie. A jeśli mówimy o ubraniach szytych za granicą, tutaj głównie są to kraje azjatyckie, to jeszcze dochodzą kolejne rzeczy. Oczywiście ślad węglowy, ale też fakt, że te długie łańcuchy dostaw, czyli to, że pomiędzy marką, która dane ubranie promuje i sprzedaje, a tą osobą, która ją uszyła, jest bardzo wiele ogniw i to jest długa droga, którą to ubranie przepływa czy przelatuje do nas. Nie jest tak łatwo mieć kontrolę nad całym tym procesem i nad tym, w jakich warunkach to ubranie powstało. Nie jest łatwo, jest to możliwe, ale marki często oczywiście nie chcą tego robić, bo to się wiąże z dodatkowymi kosztami. Jeśli chodzi o te warunki pracy, w jakich powstają ubrania, oczywiście muszę powiedzieć, że nie zbadałam nawet większej części szwalni w Polsce. Tak naprawdę tych rozmów wcale nie zrobiłam dużo. To oczywiście wynika z tego, że panie nadal nie są tak chętne do tego, żeby o tym opowiadać. Wiele z nich nadal się bardzo boi utraty pracy. Natomiast przeprowadziłam rozmowy z kobietami z bardzo różnych części Polski, w różnym wieku, kobietami, które zarówno niedawno podjęły pracę w szwalni, takimi, które są już na emeryturze, które założyły własny zakład krawiecki, które wciąż w szwalni pracują, ale myślą o tym, żeby odejść. Więc to są bardzo różne osoby, natomiast ich historie są bardzo podobne. I takie części wspólne to są nadgodziny, bardzo ciężka praca, czasami 10-12 godzin dziennie, bardzo często soboty i bardzo często to są wszystkie soboty w miesiącu. Duże problemy z braniem urlopów wypoczynkowych, zwykle urlopy wypoczynkowe są wtedy, kiedy szwalnia ma przestój. I to sprawia, że przy tak intensywnej pracy kobiety nie mają czasu się zregenerować. Wiele z nich właśnie opowiadało mi o tym, jak nie mają siły utrzymać herbaty po powrocie do domu, albo jak balą je plecy tak bardzo, że mąż musi sznurować buty, że nie mają czasu później, żeby bawić się z dziećmi na przykład. Więc to jest jedna rzecz, ale też problemem są urlopy zdrowotne, które są często nieuznawane. Mówi się szwaczkom, żeby albo wzięły wtedy urlop bezpłatny, albo jeśli jest taka możliwość przyszły i pracowały mimo choroby. To są też niskie wynagrodzenia i bardzo wiele z pań nadal nie rozumie, w jaki sposób one są obliczane. Nawet przy nadgodzinach ta różnica w wynagrodzeniach z miesiąca na miesiąc jest właściwie taka sama, bez względu na to, czy pracowały jedną sobotę czy cztery. Mają ogromne trudności z tym, żeby doprosić się tego, żeby ktoś im to wytłumaczył. A nie jest to takie proste, dlatego że to, co dzieje się w rzeczywistości, nie pokrywa się z tym, co jest na umowie. Więc to nie jest tak, że one mogą do tej umowy zajrzeć,
lub tą umowę komuś pokazać i jakby zrozumieć swoją sytuację, ponieważ na umowie zwykle jest wynagrodzenie godzinowe. W rzeczywistości zwykle szyją na akord. I jakby dużym problemem jest też to, że szyjąc na akord nie znają stawek w momencie rozpoczęcia szycia. I te stawki często są zaniżane. W jednym miesiącu szyją marynarki, które kosztują ileś tam od jednej sztuki, a w następnym miesiącu bardzo podobna marynarka już jest tańsza, w związku z czym mówi się im, żeby szyły coraz szybciej, coraz więcej, żeby zarobiły te same pieniądze. Odpowiedziałaś na pytanie, które zamierzałem zadać, więc może tak płynnie chciałbym przejść teraz do tej dosyć optymistycznej historii, która pojawiła się w twoim tekście. To jest z tego, że szwaczki zorganizowały się i zorganizowały wspólnie spontaniczny strajk w fabryce, w której pracowały. Znaczy oczywiście to miało dla nich negatywne konsekwencje, ale być może jest to jakiś promyk nadziei dla środowiska takich pracownic. Czy możesz opowiedzieć trochę o historii strajku w Przeworsku? Do strajku doszło we szwalni Mansfield, która szyje garnitury znanych i drogich marek, takich jak Wistula czy Bytom, ale też garnitury, które są wysyłane za granicę. Kobiety, które pracowały, i nadal większość z nich pracuje w szwalni, pracowały właśnie w takich warunkach, jakie opisałam. Chociaż trzeba by do tego dodać, że właśnie latem temperatury dochodziły do 40 stopni. Zdarzało się, że nie pozwalano im pić wody. Chodziło oczywiście o to, że te garnitury są takie drogie i jak trochę skapnie na materiał, to jest to coś niedopuszczalnego, ale jednocześnie nie pozwalano im od tych maszyn odchodzić, żeby się napić, więc zdarzały się omdlenia. No i oczywiście dużym problemem było to bardzo niskie wynagrodzenie. Panie starały się porozmawiać na temat swojej sytuacji z prezesem, który na te rozmowy nie wyraził zgody. W związku z czym przed świętami Bożego Narodzenia, na które potrzebowały funduszy, a tuż przed nimi wynagrodzenie przyszło właśnie w tej wielkości zadziwiająco niskiej, postanowiły spontanicznie tego dnia nie szyć. I jak same mówią, było to takie wołanie o pomoc, jakby ostatnia deska ratunku, po prostu zastrajkować. Zastrajkowało około 150 kobiet. To była sobota. Po strajku wróciły do domu i w poniedziałek przyszły normalnie do zakładu i wtedy dowiedziały się, że doszło do zwolnień. Finalnie 3 z nich straciły pracę i powiedziano im, że powód, dla którego to właśnie one straciły pracę, jest taki, że to one ten strajk wymyśliły, one były prowodyrami, zarządzały strajkiem, który był nielegalny. To było zwolnienie dyscyplinarne, co oznacza, że no nie dostały oczywiście żadnej odprawy. Z dnia na dzień zostały bez środków do życia. Jedna z tych pań jest zresztą udziałowcem firmy i jest wdową, samotną matką, ma córkę na utrzymaniu, więc to była dla nich bardzo trudna sytuacja, którą musiały odchorować. Ale postanowiły zawalczyć. Poszły do sądu i w lutym sąd drugiej instancji przyznał im rację, wygrały, więc no przede wszystkim nie będą miały tego zwolnienia dyscyplinarnego, ale otrzymały także odprawy. To oczywiście nie rozwiązuje problemów, chociaż daje pewien sygnał, pewną nadzieję na to, że być może da się znaleźć jakieś sposoby pomocy dla pracowników, pracownic, którzy są zatrudnieni w tak fatalnych warunkach. Odsłuch społeczny. Powiedz mi, jak to jest, że system pomocy pracownicom, Państwowa Inspekcja Pracy, Prawo Pracy, zdaje się ich kompletnie nie chronić? Jak to jest możliwe? To jest bardzo złożony problem. Myślę, że jeśli chodzi o inspekcję pracy, tutaj nakłada się kilka rzeczy. Po pierwsze, inspekcja pracy jest jakoś przeciążona i kiedy nawet otrzymuje informacje o tym, że gdzieś w jakimś zakładzie mają miejsce różne nieprawidłowości, nie jest w stanie zareagować szybko.
Ale są też problemy i takie pytania, na które ja nie znam odpowiedzi, chociaż bardzo bym chciała je poznać i będziemy starać się znaleźć te odpowiedzi. Jakimś problemem bardzo dużym jest to, że inspektorzy informują zakłady o inspekcji, w związku z czym zakłady są na tą inspekcję przygotowane, jeśli prowadzą podwójną ewidencję, a to bardzo często ma miejsce. Wówczas ta autentyczna, odpowiadająca rzeczywistości jest chowana i pokazuje się to, co inspektor chciałby zobaczyć. Osoby, które pracują nielegalnie, są proszone, żeby nie przychodziły do pracy w tych dniach. No i tak dalej, i tak dalej. Także szanse na to, żeby faktycznie te nieprawidłowości zobaczyć, są dużo mniejsze niż w momencie, w którym inspekcja byłaby niespodziewana. Ale nawet jeżeli te nieprawidłowości zostaną zaobserwowane i nawet jeżeli zostanie nałożona kara, bardzo często wygląda to tak, że ta kara po pierwsze jest niska, właściciele często wpisują sobie tą karę, znaczy uwzględniają ją jakby w swoich kosztach. Bardziej im się opłaca od czasu do czasu zapłacić karę, na przykład za to, że pracownice mają zbyt dużą ilość godzin nadliczbowych, niż faktycznie zmniejszyć te godziny nadliczbowe, ponieważ w każdej godzinie bardzo dużo produkują, jednocześnie niewiele zarabiając, co przekłada się na duże zyski dla właściciela firmy. Bywa też tak, że właściciele firm, które zostały ukarane, później w jakiś sposób karzą swoje pracownice, czyli mówią im, że no właśnie tyle a tyle pieniędzy stracili i teraz pracownice muszą szyć albo jeszcze więcej, albo jeszcze taniej, bo właściciel musi to odpracować. I oczywiście one mogłyby się zbuntować, ale to jest ogromny problem, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Bo jeżeli się zbuntują, to rodzi się pytanie, co dalej? Czy pójdą do innej szwalni, kiedy opowieści ze wszystkich szwalni są właściwie identyczne? Czy pójdą do innej pracy? Akurat jeżeli chodzi na przykład o Przeworsk, wspominany wcześniej, pytałam się pani o to, jak wygląda sytuacja w okolicy i czy mogłyby pójść, zmienić pracę. I to jest bardzo trudne, nie ma zbyt wielu jakichś czy firm czy alternatyw, w związku z czym czują się zmuszone, żeby w tym miejscu wytrwać. I szczególnie w trudnej sytuacji są te panie, które są tuż przed emeryturą. One po prostu starają się do tej emerytury dotrwać. I jeżeli zostanie nałożona taka kara i one później za to, jakby zapłacą za to, że została nałożona kara, następnym razem tego nie zgłoszą. Więc to jest tak, że jakby inspekcja nie działa, panie nie wierzą, że ona im pomoże. No i jakby to doświadczenie pokazuje, że panuje coś w rodzaju takiej nie wiem, czy można to nazwać zmową milczenia, ale jest to wszystko owiane jakąś taką tajemnicą, ponieważ jest bardzo dużo lęku. Żadna z pań nie chce stracić pracy, więc o tym nie mówi. A nawet jeśli powie, to nie otrzyma pomocy, bo to, co jeszcze jest ważne, to, że związki zawodowe w tym sektorze właściwie nie działają, więc też nie bardzo ma kto tym kobietom pomóc. Właśnie o związki zawodowe chciałem teraz pytać. Rozmawiamy w trakcie zagrożenia epidemicznego, w którym obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną spowodowały zamknięcie wielu branż. Nadciąga kryzys gospodarczy. W związku z nim korporacje odzieżowe powołały stowarzyszenie, które zajmuje się reprezentowaniem ich interesów. Są silnymi graczami, mogą na przykład zrezygnować z umów najmu w galeriach handlowych i walczyć o swoje interesy. Ale czy forma samoorganizacji może być też wykorzystana przez pracownice szwalni do tego, żeby zawalczyć o swoje interesy? Czy to jest jednak tak, że mamy tutaj taką klasyczną sytuację późnego kapitalizmu, gdzie koszty przerzucane są w całości na społeczeństwo, koszty ponoszą pracownicy, zyski z kolei wędrują dla korporacji? Ja myślę, że jest to taka właśnie bardzo smutna rzeczywistość, której koszty ponoszą te osoby, którym jest najtrudniej, które są najbiedniejsze. Korporacje w
tym jak na razie bardzo krótkotrwającym kryzysie już głośno zamanifestowały swoje stanowisko, swoje problemy, swoje oczekiwania. Szwaczki w tej trudnej sytuacji są od wielu lat i bardzo wiele pracy trzeba włożyć, aby przekonać je do tego, żeby opowiedziały o tym, co się dzieje. Ja mam poczucie, że te siły są rozłożone bardzo nierówno. Te firmy mówią o problemach i my wiemy oczywiście, że to są straty finansowe, ta sprzedaż oczywiście zmalała. Natomiast to, co się dzieje, czyli tutaj mówię jakby generalnie o sytuacji na świecie, kiedy pracownicy nagle tracą pracę i dramatyczna sytuacja ma przecież miejsce w Bangladeszu, kiedy wykonane już zamówienia nie zostają przyjęte, ponieważ marki no nie chcą ich, bo nie mogą ich sprzedać i ludzie zostają bez środków do życia, bez pracy, głodują, a tym samym marki mówią o tym, że właśnie ich sprzedaż zmalała i że potrzebują pomocy państw, to mi się wydaje, że coś jest w tym mocno nie tak. I jakby nie znam jeszcze na tyle dobrze sytuacji w Polsce szwaczek w kontekście koronawirusa, ponieważ to jest problem, który dopiero co się pojawił. On też bardzo utrudnił kontakt ze szwaczkami z różnych względów. Po pierwsze, w wielu przypadkach nie jestem w stanie po prostu pójść pod fabrykę i szukać osoby, która ze mną zechce porozmawiać, ponieważ wiele z tych fabryk nie działa. Ale przede wszystkim chodzi o to, że dochodzi po prostu do zwolnień i szwaczki, które do tej pory bardzo się bały utraty pracy, teraz boją się tego jeszcze bardziej. I kiedy nie chciały rozmawiać wcześniej, no teraz tym bardziej odmawiają tego kontaktu. Natomiast z kilkoma paniami udało mi się porozmawiać o tym, co się dzieje teraz. I wygląda to tak, że oczywiście wiele osób traci pracę. Są też proszone o to, żeby iść na bezpłatny urlop. Natomiast i część szwalni rzeczywiście nie pracuje, natomiast w części szyje się coś innego, na przykład głównie maseczki i odzież ochronną. Te warunki są ciężkie albo nawet są jeszcze trudniejsze, ponieważ dochodzą opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia. No ale w tej sytuacji, jaka jest, szwaczki wolą jakby żyć tą nadzieją, że w końcu to wynagrodzenie dostaną, niż odejść z pracy, bo nie wiadomo, kiedy ten kryzys się skończy, a mówi się o tym, że ma być coraz trudniej. Jest to dosyć przerażająca refleksja. Powiedz mi, czy wiesz coś jeszcze o sytuacji bezpieczeństwa i higieny pracy? Zwłaszcza w tym okresie, kiedy dystansowanie społeczne jest tak ważne w miejscach pracy również. Wiem, że w niektórych szwalniach, w których nadal trwa produkcja, no właściwie nie wprowadzono jakichś istotnych zmian. Brakuje płynów do dezynfekcji. Bardzo późno zostały wprowadzony obowiązek noszenia maseczek, ale także bardzo późno panie otrzymały maseczki od pracodawcy. I z tego, co wiem, jest przynajmniej jedna szwalnia w Polsce, w której doszło do zachorowania, a właśnie to było dość duże ognisko właśnie ze względu na to, że praca trwała i brakowało maseczek. Natomiast niestety do tej pory ta sytuacja nie jest mi znana szczególnie dobrze, ponieważ wciąż namawiamy panie szwaczki, żeby dzwoniły i żeby opowiadały. Tylko znając tą sytuację jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób działać, nawet jeżeli to działanie ma polegać tylko na tym, że to nagłaśniamy, mówimy o problemach, które istnieją. Bez opowieści szwaczek no nie jesteśmy w stanie tej sytuacji poznać i niczego z nią zrobić. Działasz w fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Mówisz o tym, że są w Polsce przedsiębiorcy odzieżowi z rynku slow fashion, którzy zachowują się bardziej odpowiedzialnie wobec swoich pracowników. W jaki sposób upowszechniacie wiedzę o takich działaniach? Czy wystawiacie jakieś certyfikaty? Czy informujecie o tego typu pracodawcach, przedsiębiorcach? Powiedz mi również, na czym skupia się działalność waszej fundacji? Przede wszystkim wszystkich zainteresowanych odpowiedzialnym kupowaniem bardzo serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową e-konsument.pl. Na stronie można znaleźć bardzo wiele bardzo praktycznych informacji, poradników. Mamy różne zakładki, jest baza wiedzy, można właśnie znaleźć firmy,
które mają wartości bliskie nam, czyli to przede wszystkim chodzi o zapewnienie godnych warunków pracy pracownikom. Też przykładamy wagę do certyfikatów i zdaję sobie z tego sprawę, że jeśli chodzi o certyfikację, dość łatwo jest się zagubić w takim gąszczu informacji, który certyfikat co oznacza, jakie mają znaczenie dla tak naprawdę dla konsumentów. I też mamy taki poradnik, który jest poświęcony stricte właśnie certyfikatom, więc to polecam. Dla nas bardzo ważne jest edukowanie konsumentów. To nie jest tak, że cały ciężar, jeśli chodzi o to, żeby konsumpcja była fair, cały ciężar przekładamy na konsumentów, bo oczywiście nie, prowadzimy też działania do marek, natomiast wierzymy w to, że jako konsumenci mamy siłę, kupując pewne produkty i płacąc za nie, bo przecież te zyski wielkich marek są spowodowane naszymi wyborami konsumenckimi, więc te wybory mają naprawdę ogromne znaczenie. Staramy się edukować i pokazywać, w jaki sposób mogą być lepsze i jak mogą się przyczyniać do tego, żeby warunki osób pracujących, na przykład w przemyśle odzieżowym, były lepsze. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i dziękuję Ci bardzo za ten tekst, który bardzo naświetlił mi problem pracownic na rynku odzieżowym. Jest to moim zdaniem jedna z ważniejszych publikacji, jakie w tym roku przeczytałem, więc bardzo się cieszę, że miałem taką możliwość. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Odsłuch społeczny.